No więc cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z gry Kona Exiles. W sumie to kolejnym chyba, no bo tak w sumie ciężko jest powiedzieć, bo poprzedni odcinek był bardziej zapowiedzią, aniżeli de facto prawdziwym odcinkiem. Więc uznajmy może, że w pierwszym odcinku z gry Kona Exiles na serwerze PvP Arcanea. Witam, jestem Henche. W sumie właśnie z tymi imionami na internecie to tak ostatnio się zastanawiałem, tak dość śmiesznie jest, bo człowiek ma bardzo dużo imion i w sumie w pewnym momencie gubi się i nie wie jak się przedstawiać, bo... No bo na przykład w moim przypadku, no, wśród znajomych, no to wiadomo, na spikach i tak dalej, normalnie po swoim imieniem funkcjonuje, natomiast wśród tych takich znajomych, że tak powiem, z gier internetowych, bo sporo gram gry internetowe, multiplayer, no początkowo używałem właśnie przytomku chęć. Jednakże wiele osób nie wiedziało, nie miało po prostu pojęcia, jak to wypowiadać tam. Jakoś dziwnie to czytali chęce, ańce, ańce. Przekręcali, strasznie denerwowało mnie to w pewnym momencie. Mówię, kurde, no trzeba znaleźć coś innego, coś lepszego, coś bardziej... prostszego do wypowiedzenia, że tak to ujmę, tak? No ale... No i w końcu tak zacząłem kombinować tutaj jakiś Jela, ale jakiś coś innego. No i w końcu na przykład w tej grze jestem Shugi, także też się nie zdziwcie, jakbym w pewnym momencie tak na skanie się przedstawił Shugi czy coś innego, tak? Tym bardziej, że teraz pod Discordami i tak dalej właśnie głównie pod tym imieniem funkcjonuje. Jest to prostsze o wiele. Jak widzicie, wiele się tutaj nie zmieniło od naszej ostatniej wizyty. W sumie tylko tą ściankę postawiłem, bo uznałem, że będzie bardziej bezpiecznie. Kiedy będą mieli tak dwójkę drzwi do rozwalenia, tak? No i wyciągnąłem oczywiście niewolników z kolabu, bo już mi się zrobili. Tutaj mamy panią strażnik na drugim levelu. Mamy też Kowala, czy jak on się tam nazywa, utapiacza Kowala na trzecim levelu i to mi się właśnie bardzo podoba. Tutaj szczerze chciałbym z wami kilka rzeczy od niego zrobić, no bo jak widzicie to wszystko jest nadzwyczajne, tak? Schemat na zwyczajna katana, to w ogóle bym chciał sobie zrobić. Jestem ciekaw tej broni, czy to jest ręczna, czy nie. To sobie zrobimy i przetestujemy tą broń. Nie wiem, jak to wygląda z obrażeniami, czy jest lepsze, czy gorsze, ale to za chwilę się przekonamy. No i tutaj mamy jeszcze... Nie, ta pani strażnik tu już była. Ten pan strażnik jeszcze mi się dorobił. Bo ostatni tym, on jest trójkowy wojownik. Kuszycki. Tarcza, miecz, standardowo. Wiecie, tak jak na przykład dzisiaj za bardzo nie ma się czego bać, no bo wiadomo, że to PvP to bazy mi nie będą podczas niego atakować, no ale już na przykład jutro pomiędzy 20 a 22 jest normalnie PvP, czyli mogą mi spokojnie bazy zrajdować. No w związku z tym też może musimy się jakoś przygotować na ten PvP. Tutaj widzicie, że to jest katana na sztabkach jednego mechanizmu. Nie wiem skąd ja mogę to wyciągnąć. Trzeba będzie poszukać, posprawdzać. No ale dobra, spójrzmy sobie tą normalną katanę. Włócznie to na nosorożce może bardziej bym stworzył. I też sztylety piktyjskie nadzwyczajne mi się jeszcze podobają. O, przy okazji właśnie sobie krok milowy zrobiłem do kolejnego levela. Właśnie nie mogę się doczekać zdobycia tam 35 levela, ponieważ na nim będą dostępne materiały wykupowe. A one są potrzebne do tego, żeby mógł zacząć rajdować ze bazy. No, ewentualnie jeszcze mogę to robić za pomocą stalowych narzędzi, czy tam kiloku, ale to tylko te proste drzwi zaraz tego mocą będę w stanie w miarę sukcesywnie niszczyć. Natomiast wszystkie inne struktury, no troszkę by to jednak zajęło i jest to troszkę nieopłacalne. Dobrze, to zróbmy jeszcze te sztylety. Piktyjskie. Odłóżmy to, co mamy tutaj. Zobaczmy, ta katana. Jakie to są obrażenia? To ma 20. 25 znacznie lepsze. A teraz pytanie, czy to jest broń dwuręczna, czy jedna? Ale szybka. Ty, fajna broń, bardzo fajna. Raz, dwa, trzy. O kurczę, ciekawe czy krwawie nie daje. Ale będę musiał się trochę pouczyć jej, bo to tak troszkę inaczej działa. Dobra, to są piktyjskie sztylety 13 czy 15. Dawaj mi te lepsze. I na razie to zostawimy. No i właśnie jakby też, że tak powiem, tematem dzisiejszego odcinka, takim tematem przewodnim, będzie
sprawdzenie tej broni, którą mam. To zrobimy bardziej podczas walki. Oraz zdobycie nowych niewolników. Potrzebuję niewolników do obrony tej bazy. Rozbudowywał ją będę bardziej w weekend, bo ile będzie cokolwiek rozbudowywać do weekendu. Bo wiadomo, że jutro może zostać zrealizowane na przykład. Ale to też myślę, że bardziej zrobię to jakieś przyspieszone tempo, tak? Wrzucę jakimś podkładem muzycznym tempo, budowę, rozbudowę bazy i na tym to będzie bardziej polegało. Dobrze, no to mamy tak, mamy katanę, mamy dwa scyzoryki przerośnięte, które będą nam potrzebne. Pałka będzie nam też potrzebna. I tutaj lina do łapania niewolników. Dodatkowo jakaś skóra wyprawiona by mi się jeszcze przydała. Mamy już jej niewiele, trzeba będzie trochę pozbierać. Nie, żeby to wcisnąć. Powiedzmy, że tu na razie. Nie zamierzam za bardzo nic kopać, więc powiedzmy, że tutaj to wcisnę. Teraz jeszcze, jak te sekwencje z tą kataną wyglądają? Bo tamten miecz miałem tak fajnie, że potrafiłem płynnie pomiędzy jedną a dwoma sekwencjami przechodzić. Raz, dwa, trzy. Nie, on przechodzi od razu do kontrataku. I odrzuca broń. Raz, dwa. No i jakby się gubił w tej sekwencji, to tutaj jakiś wyciął zadanie. Także to nie jest tak kolorowo, jakbym chciał, że tak to wygląda. I się jeszcze napijmy. I sprawdźmy, jak to działa na chironki. Będę sam jakiegoś polować. Aż kurde, nie uciekaj. Raz, dwa, trzy. Tak, ładnie dopływ leci, Jelonek. Trochę skóry, bo wiadomo, no muszę ją wyprawić, żeby stworzyć... Właśnie nie wiem, czy to jest bug, czy nie. Mi się wydaje, że kiedyś jako pewny niewolnika, to nawet jest całym pikunkiem przechodził tam na koło bólu. Potem z koła bólu się jakby rekrutował do nas, tak? Razem z tym pikunkiem, który miał na sobie podczas walki. Natomiast tutaj jak ktoś tak to wygląda, że bije niewolników, czy tamtych żołnierzy z tą zbroją naprawdę zaawansowaną, tak? No aż patrzę, że kurczę, niejednokrotnie przynajmniej na początku mieli lepszy pikunek od niego. A teraz, tak jak ich oswoję, tak, postawię gdzieś na miejscu, to... Co to jest? Inna pozycja? A i takie cięcie mogę zrobić. Ale OP. A blokować mogę? Stopnia. Kółko. I przechodzi płynnie do tej sekwencji. No dobra. Czy tutaj mi zabiera? Tak, zabiera mi wstępny podczas tego. I to jest ładowanie jakby tego ataku. Dobra, ale strasznie dużo stamina to wziąłem. Będę musiał ją jakoś ulepszyć. Właśnie, muszę jeszcze też naprawić pałkę, żeby w ogóle gdziekolwiek idziemy. Dobra. Lina też powinna zostać. Trzeba więcej włókna. Tutaj mamy sporo krzaczków. Nie powinno być problemu. Tak w sumie nie wiem, co o tej katanie myśleć. Na pewno fajnie wygląda, na pewno fajnie mi się kojarzy. Ma te ataki też fajne takie, ale no jednak przechodzenie z sekwencji do sekwencji nie jest takie płynne, jak ludzie. Podczas takiego standardowego, trochę takim standardowym dużym mieczem, to jest o wiele bardziej płynne, bo idę sekwencja trójek, lekkich uderzeń i teraz od razu wciskam. On też może, tylko muszę bardziej poczekać. Aha, czyli jak on jest jakby w tej pozycji, to nie mogę. A jak jest... Teraz czekam, aż odchodzi i mogę. Czyli mogę, tylko to jakby nie blokuje tego gościa tak, jak bym chciał. W ogóle ten Conan naprawdę trochę ewoluował, bo... Pamiętam, że kiedyś pokonać krokodyla to było naprawdę nie lada wyzwanie. Teraz no... Teraz to lanie, bo nie jestem zwyczajny z tej katany. Więc też na to jakby nie patrzcie. Ale ogólnie teraz to pokonanie krokodyla to w zasadzie żaden wyczyn. A jeszcze krwawienie dostałem. No, przestań krwawić. Śnie kurczę, jak ja na krokodylu tak łamię z tą kataną, to ja nie wiem, jak to będzie podczas prawdziwej walki z niewolnikami.
Wiadomo, no tam to jednak w źródło skroić będę potrzebował bardziej pałkę aniżeli katanę, ale no też trzeba trochę poczyścić tego spota, że tak próbujmy, nie? Zanim cokolwiek tam działamy. A to może być już mały problem. No dobra, akurat też nam się muzyczka włączyła do Oletarni. Lecimy na obóz niewolników. Tak właśnie ta miejscowa też mi się bardzo podoba, bo to jest zaraz mam najpierw taki mniejszy obozik z tej strony, potem zaraz za tym taką dużą miejscowę z tym obozem. Też widzieliście, że blisko ma te nosorożce wszystko. Czy uważam, że to jest całkiem ciekawe miejsce do osiedlenia się. No wiadomo, jak ci gracze skoczą. Gdzie uciekacie? O, odwróć. A, i to krwawienie zadaje. To dobrze wiedzieć. Krwawi czy nie? Bo w końcu nie widzę. Niby tak, ale tak w sumie to się trzyma. Rzeźko. No i znowu, kurde, mówię tu, że strasznie dużo staminy. Ciężko jest się ogarnąć. O wiele więcej niż ten duży, niż ten długi. Już nie wiem, czy na niego nie mówię za przypadkiem. Ty, ale ja tu testuję ten miecz, jak się zabijam wszystko po kolei, a przecież miałem niewolników zbierać. No, tak troszkę się to płuci. Dobra, pozbierajmy ten strzępki rządzy, tak? Czy jak to się tam nazywa? Jest. Już mi się nie podoba, że tu przy okazji zbiera takie przepiski. Zapycha często bardzo, właśnie jak to jest dosyć denerwujące, męczące, ciężko, co chwilę to trzeba wyrzucać, albo no, jak zapomnisz, to kurczę, ja już mam, tak, tak szybko mam taki kunek pełny. Czy ty jesteś, już, dobra, zabijam. A kurczę, jak on wpadnie w tą sekwencję, to nawet nie mógł uniku za bardzo zrobić. Czyli sekwencja, unik. Teraz zbieranie staminy, czyli przerąbana. Skrujmy się do namiotu. Dobra, złapę staminę i idziemy dalej. Leci. Trochę jak sztyletami będę musiał tu walczyć. Muszę się spróbować przyzwyczaić. No to może być dosyć ciężkie, bo już mam przyzwyczajenie od standardowego miecza. Ty jesteś garbarz na dwójce. Nie wiem, czy się opłaca coś takiego brać. W sumie lepszy garbarz na dwójce niż żaden, chodź. Jak mam na razie trzy koła bólu wolne, jak on by tak brzydzał, to dużo nie złapię. No tylko mnie nie bij. Ja chcę się tylko oswoić. Dlaczego jesteś taka agresywna? Trzy unik. Na niebym podłożył się o wiele ciężej właśnie. Patrzę. Jeszcze nie mam tego perka na lepszą broń. Też nie mogę sobie zrobić ulepszenia na czy lepszą broń. Na zadawanie większych obrażeń opuszczających, tak? Nie mam też... głównie za niski level, czy tam było samo punktów wbiłem, to chyba w sile było, jak się wbiłem. Przez to też się trochę gorzej ich łapię. Też nie mam tych dodatkowych ulepszeń do broni odruchowej na... Bo też mam za niski level, nie mogę ich sobie zrobić. Mogę co to przehandlować, ale to... Raczej w weekend będę, jeżeli już to handlowo zbieram. Przecież jeszcze noc będzie, będzie ciemno. Ja nic nie będę widział, bo nic będziecie widzieć, jak będzie taki patoka. Nik. Już mam nadzieję, że mi się nie zbaguje, bo tak już miałem tak kilka razy, że mi się zbagowali, tak że po prostu ma to wpadło. Ja ich tutaj ogłuszyłem, że taki szczęśliwy jest, fajnie, mamy na przykład tego kowala, tak? Bo chyba z nich też kilka było takie jaja. Tego sobie obiłem. Już go chcę brać na linę, na powróz. Nie mogę, bo mi to ma to wpadło. I na szczęście tam jak poszedłem dalej, to wróciłem, to patrzę, o leży. Wrócił na powierzchnię, że tak to ujmę, taki trochę krecik z niego. Ale no ogólnie to tak myślałem, kurczę, ale szkole, taki trzecio-levelowy kowal, to już trochę szkoda, nie?
A w jakie mam w ogóle misje na zdobycie podróż? Potworny szczęt, no to trzeba w grupie zrobić, na pewno weekend, zdobądź głowę jakiegoś bossa. No to jest właśnie pytanie, czy co jest bossem? Bo ja myślałem na przykład, że te krokodyle takie ogromne, czy te biały tygrys to są bossy, nie? No i no, jest ciężko pokonać samotnie, ale udało mi się to zrobić. Jakimś cudem, miałem straszne szczęście, jeszcze była walka. Z 20 minut na to poświęciłem, jak lekko, jak nie więcej. Ogólnie moja taktyka wyglądała tak, że był już na innym serwerze, że był koło mnie gracz, który miał no, ten dom naprawdę bardzo dobrze rozbudowany. Bardzo dobrze rozbudowany i miał bardzo dużo zwierząt, dużo niewolników na wysokich levelach z zarąbistymi zbrojami. No, gościu widać, że grał naprawdę długo. No i moja taktyka była bardzo prosta, bo ja sobie po prostu wziąłem, normalnie sobie ode mnie jedną szansę, nie? Wziąłem te strzały, bo te strzały zawsze OP, zawsze pomagają. I podprowadziłem, oraz bomby wybuchające też te zakrywające, i podprowadziłem sobie tego bossa pod jego chałupę. No i wiadomo, on tam mnie bił, przy okazji ściągał te potworki tego gościa na siebie. O kurde, nie spodziewałem się, wszystko się na tego potworka wróciło, ja go jeszcze zakrywałem tymi strzałami. Kurczę, ciemno jest, strasznie ciemno. Czy ja mogę coś porobić podczas tej nocy, tak żeby was nie pomęczyć, a coś zrobić? To też tak, kurczę, niefajnie będzie to potem oglądać. Mi się teraz niefajnie gra, bo mało co widzę, wam będzie to niefajnie oglądać. A to mam pecha. Otóż ta noc musiała wpaść teraz akurat, a nie kurczę za jakieś 10 minut, tam 5. Dobra, trochę tutaj trawy nazbieraliśmy, to się zaraz przemyślałem, że to trawa. I też ja mam ten problem, że po prostu nagrywam w trakcie dnia i mam komputer i monitor przy oknie. I odblask tego okna mi tak daje teraz po ekranie. Czy ja mogę gamę zmienić? Jakość grafiki, rozmycie, gamma jest. No i dajmy tak na 3. Dobra, coś widzę, coś jest lepiej, powinno być ok. Mam chyba 2-3 było, będę musiał na nagranie sprawdzić, że potem się standardowy postawień. Naprawmy tutaj pałeczkę. I naprawmy obóz. Obóz, mówię. No i teraz możemy lecieć dalej. Tutaj jak mówię, trochę peszek chwycił, że ta noc się rozdobyła, a ona tam się miała wpływ za bardzo. Też nie czekałem jakoś symulowania, po prostu szedłem do gry, sprawdziłem jak to wygląda godzinowo. Znaczy godzinowo, bo nie baza czy została zrealizowana czy nie. Dobra, no nie została zrealizowana, mam wszystko to co miałem, PC, dalej. No i teraz trzeba troszkę ludzi połapać. Mam jeszcze skrzyneczko się nauczyć. Ty jesteś tancerzem. Bardzo lubimy tancerzy. Oni mają właśnie te sztylety i oni powodują chronienie. Kurczę, całe stamina mi zżarło, ale lipa. Tu się jeszcze na mnie chyba z trzech rzuciło. O, uciekaj, uciekaj. Co to jeszcze ubijemy? Dobra, unik. Odwróć. No i nam w ogóle goni. Ty jesteś wojownik na dwóch. Co mi fajnie byłoby cię oswoić. Do tego zabijamy. Ole mi żarcia. Życia zeszły. Strasznie. Załaduję trochę życia. No jeszcze miksturka z LOS-u. Właśnie te miksturki z LOS-u są bardzo fajne, bardzo dużo życie. On tam został. Dobra, to ja ją sobie tutaj złapię. No i przerwałem. Co jest? Nie mogę jej sięgnąć. Czemu? Nie mogę jej uderzyć. Podchodzę do niej i próbuję tam pałką ją. O! W końcu załapało, dobra. A nie wiem, chyba ze względu na wysokość oraz długość broni miała przewagę i dlatego ona mnie nie uderzała, a ja nie byłem w jej stanie. Ajajajaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Znaczy nie.
Przez to właśnie, że jest ciemno, tak ciężko teraz idzie. Jeszcze tych perków nie mam. Właśnie słabo. Ale tu muszę sprawdzić, co to jest za broń, chociaż nie wiem, czy ona się na zamkniętej przestrzeni sprawdzi, bo jest długa. Chciałem przesprawić, czy w zamkniętych przestrzeniach nie ma jakby tego minusu, bo wiadomo, jak w rzeczywistości walczysz długą bronią w ciasnocie, no to ciężko jest ci wziąć zamach, nie jesteś w stanie tego zrobić. Dlatego na przykład bardzo często właśnie do walki w zamkach i w tego typu strukturach, nie dość, że bronnych, budowano właśnie ciasne korytarze, w których obrońca byłby w stanie się dobrze bronić, to jeszcze dawano tym obrońcom właśnie krótką broń, ewentualnie jakieś włócznie, żeby byli w stanie spokojnie tych swoich przeciwników urazić, a przeciwnik, który nie jest przystosowany do walki w ciasnocie, to ma jakby problem, tak? To na naszą korzyść właśnie wtedy działo. Oczywiście sprawę trochę brutalna rozwiązała, ale to już tam jest troszkę inna kwestia. No i znowu, kurczę, te same. Padli w końcu, chociaż z tego co patrzę na ten wskaźnik obłuczenia na górze, który sobie jeszcze brakuje. To mam tak, garbarza na dwójce, no szału nie ma, w zasadzie nie wiem co mi w tym momencie da, mam nadzieję, że przynajmniej przyspieszy trochę garbowanie tej skóry. W sumie nie wiem co garbarz daje. Na pewno nie ma czegoś takiego jak skóra wyższej jakości, tak? Co najwyżej chyba można więcej tej skóry pozyskać z surowców, albo coś szybciej się po prostu robi. Chociaż na tym serwerze to i tak jakoś strasznie długo nie trwa. No dlatego wolownika złapiemy jeszcze, podciągniemy pod bazę, a trzeciego to ja już sobie sam podciągnę. Już poza nagrywaniem, bo z tego co patrzę, że tam się trochę nawet nie czasowy ściąga. Też jestem tak trochę zdesperowany, jeżeli chodzi o tamtych wyłączków, no bo wiadomo, nie, jutro nie będzie, jest wyłącznie podczas rajdowania tych baz, bo będę w pracy, a też widzę, że ktoś mi pod tą bazę już podchodził, bo jak mam ten ołtarz, to zostawiłem właśnie specjalnie, zostawiłem trochę tych strzępków dusz Darketo, no i przyszedłem wczoraj, żeby tylko zajrzeć, co się dzieje, zlajdował czy nie zlajdował, w zasadzie zobaczyłem tych niewolników, bo coś poustawiałem. No i patrzę, a te strzępki już zniknęły. No same to one się nie mają terminu rozkładu, więc same sobie nie zniknęły. Ja ich na pewno nie zużyłem. No więc pozostaje tylko kwestia, że ktoś tutaj był i je sobie wziął. Bezprawnie przygarnął, tak? A w takim razie już ktoś zna, jak była lokalizacja bazy. No, wiadomo, ona nie jest jakoś ukryta specjalnie, tak że tutaj też nie ma za bardzo poznawać. Tak też było tych robaków, tylko one w zasadzie mogły się już rozłożyć, więc stada, one się po prostu rozłożyły. Ale no, jeżeli chodzi o te strzępki duszy, to one na pewno sobie same nie zniknęły. A to znaczy, że ktoś tu po prostu był. Tak patrzę, łapać tego trzeciego niewolnika. Kurczę, chciałbym się trochę rozejrzeć, bo to jest w zasadzie ostatni jakby... ostatni koło bólu w mojej bazie. Nie chciałbym tak troszkę na Ama go łapać. Dobra, tutaj już widzę, że też gamę wszystko pokazać, chyba na 2-3 było. Dobra, powinno być już ok, tak jest ok. To co, to jeszcze troszkę złapiemy jeleni, tak żeby to tych 25 minut może robić tego nagrania. I tego trzeciego niewolnika to ja sobie sam przygarnę, bo to jak mówię, będę go potrzebował. A też ostatni koło było mi zostało, a nie chciałbym go łapać teraz nagrania, tak mi 7 minut zostało. Mógłbym co prawda trochę to przedłużyć, ale też jednym ciosem poszedł. Co się stało? Istnieje coś takiego jak obrażenia od urządzenia głowy, czy tak nie bardzo? Ale mi się podoba ta animacja wyciągania tej katany. Fajna jest. Wygląda, nie ma tutaj tej pochwy na miecz, tak? Więc tak w zasadzie to jakby się pola broń pojawiła znikąd, nagle w jego ręce się teleportowała, tak? I on sobie tylko przyciąga po ubraniu. Ale naprawdę i odgłos, i wyciąganie tej broni fajnie wygląda.
Tylko tak jak mówię, mogliby też trochę zrobić, że masz na pasku szybkiego wyboru tam sztylety, jakiś miecz i tak dalej, przynajmniej ten miecz mógłby pokazywać. Też by go pokazywali, że masz rzeczywiście przy sobie ten miecz, tak? Wiem, że w niektórych grach tak jest zrobione, na przykład Anthem, to coś takiego ma właśnie system, że pokazuje, że na plecach masz karabin. Jeżeli masz broń na pasku szybkiego wyboru, wtedy to też pokazuje, że masz broń przy pasie, jakiś tam pistolet, nóż, siekierę, czy tyle masz akurat. I to też tak fajnie wygląda, też przy okazji z daleka widzisz, jak podchodzisz do gościa, co on tam ma. Jak z nim walczyć, jak niego podejść, on ma to niski dystans, daleki. Czy jak to wygląda, tak? No wiadomo, snajperka na przykład nie będzie taka efektywna na bliską dystancję jak karabin, czy cokolwiek takiego. No właśnie najlepszym sposobem walki z łucznikami jest nic innego jak sztylety. Tylko jeszcze by się tarcza przydała, albo przynajmniej pilnowanie staminy. No pilnowanie staminy mogło być dość bezcenne w tej sytuacji. Ale to dość zgodnie. Z tego co patrzę, po tym wypadku, co tam się ostatnio zdarzył, że mi zabrali strzępki dusz, to ja je będę przechowywał w środku. Chyba z tylko z dwa znowu wyjmę na zewnątrz. I to się zbiera dość powoli. Kurczę, ale zostało to widocze, to ja sobie je przydamę. Przynajmniej to. To już sobie strzały też się przydadzą prosto, ale przynajmniej do silnych przeciwników. Muszę jakiegoś ten cerze, bo złotą by tak fajnie wyglądało, że tam sobie lampa skacze, no był ten tancerz, ale wolałbym nie wiedzieć, tam jakiś tak skakujący facet nie za bardzo mnie satysfakcjonuje, tak? I unik. Dobra, teraz sobie podładuj troszkę stanie. No tamtego wojownika nie zostajecie z bardzo uwagi, jak to jest wojownik, to znaczy, bo to nie kilka parze wygląda czy coś. On jest zbagowany w tych kolcach. To od zawsze było, czy tam od bardzo dawna. I on się w zasadzie sam poruszyć nie bardzo może. Jak wie, to nie jest nic, to on nie zrobi. Wojownik, o! Nie, jest dalej zbagowany. Tylko ma włócznie brać. Włócznie. Czy dwójkowy to by się w miarę szybko oswoił w sumie. Wiecie co, ja się tutaj zastanowię jeszcze nad tym. Tak czy siak, to już będę kończył ten odcinek, także dzięki wielkie za oglądanie. Ale się zobaczę, co postrzeli. Znaczy, no może nie jakieś wielkie skarby, ale no to się też, jeżeli będziecie grać, bo nie wiem, czy gracie w Konana, czy nie gracie. Tak czy siak, jeżeli będziecie grać, gracie i macie takie skrzynie, to bierzcie wszystko. Nieważne, jakie są śmieci. Bierzcie wszystko i potem co najwyżej to, co wam się nie podoba, wyrzucajcie. Bo w momencie, kiedy zostawicie coś takiego w tej skrzyni, to mechanika tej gry działa tak, że wtedy ta skrzynia się nie zrespi, tylko będzie z tymi śmieciami dalej leżała. To tak dopiero pod nim się zrespi. Natomiast jeżeli wy weźmiecie wszystko i po prostu na zewnątrz wywalicie te śmieci, które was bardzo interesują, no to ta skrzynia ma szansę z 2-3 razy się jeszcze w ciągu dnia odnowić, zrespić. I dzięki temu też inni gracze, czy nawet wy po prostu, jak będziecie drugi raz biec. Ja się nie zabiłem przypadkiem? Przecież jak wy będziecie drugi raz biec, to macie szansę zgarnąć ten łuk ponownie, a tak to ani wy, ani nikt na tym nie skorzysta, będziecie tylko straty dalej. I tam jeszcze jeden na mowę jakiś dziad. Nie słyszałeś, że tak kobietę podrywać to tak ładnie, lepiej zapytaj, czy chciałaby z tobą zatańczyć, potem dopiero do niej podchodź. A nie tak bezczelnie, brutalnie jeszcze. No dobra, ja tutaj pod kobietę za bardzo nie podchodzę, ale moja postać już jest jak najbardziej żeńską, więc wypadałoby jednak jakieś tam zasady kurtuacji zachować. A nie tak brutalnie, tak? Kobiety to się nawet kwiatkiem nie bije. Dobra. O, i od razu awans mi wpadł, bardzo fajnie. No i na tym pozytywnym aspekcie, że tak powiemy, myślę, że możemy skończyć odcinek. Także cześć, dzięki wielkie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie z tej strony, chęć, czy jak tam wolicie. No i cześć, do usłyszenia.